Witam Was serdecznie, tu Janusz Kanał Młody Rolnik, gdzie się zajmujemy korzeniem bel. Deszcze padały i mamy do zwiedzenia kupę bel, bo nie można tu objechać. Nie było można wjechać na pole. Rozwinięcie. Nie wiem, czy coś widać. Producenci mleka, czy bydła, czy świń, niektórzy też używają, nie mają niektórzy na rusztach, tak. Ona jest nam potrzebna do obornika, produkowania obornika. Tyle bel. Posłuchajcie. Tak, pracuje. Tak, opryskiwacz, no i końcówki.
RSM jest dobrym składnikiem, jest wyjątek, trzeba go stosować przy małej lub dużej wilgotności. Są mity, że trzeba RSM stosować podczas bezdeszczowej pogody. Nie. Jeśli je leje i to ciągle leje, można RSM stosować. Nic nie przypalimy. Mogę wam to gwarantować, że stosuję ten RSM. W tym roku był brany RSM z siarką. I znowu będę brał RSM z siarką. Jednak jest inna pasmiska kukrów. Jest wygoda, że tym, że RSM z siarką krowy chętnie wyżerają, nawet kępów nie ma nawet. Potrzebuje tych siarki trawa. Tyle. Teraz w moim gospodarstwie od jesieni się pojawi agrolinia. Możecie wejść na Facebooku Marek, nie pamiętam nazwiska. Agrolinia po prostu, nie? Dużo słuchałem o tym, dzwoniłem do pana, który to stosował, bo mi dał ten przedstawiciel, pan Marek. Marek, dał mi numer do jego klienta, który to stosuje i gada, że jest super sprawa. W moim gospodarstwie będzie to stosowane pierwszy rok na wiosnę. 1000 litrów to kupię, niby to jest takie na tym, na humusie czy coś takiego. W końcu ciepła pogoda, może zetniemy jeszcze czwartą lucernę, ale by było fajnie, jakbym tej paszy w tym roku narobili. No tej paszy jest potrzeba jak cholera. Tyle, co mogłem jeszcze powiedzieć. Ja też, ja wam powiem szczerze, nie chcę żadnych zakładów nowoczesnych. Może używanego z lat 90. budżetu mechanicznie jeszcze zdecydował się może kupić jakiegoś. Planuję zakup za 16, 14 lub 20, 12, 24, gdzie 900 wykłady pociągnikiem do ładowacza nie musiałaby chodzić w polu, pracować w polu. Teraz załadunek BEL to jest składowaczem. Czy planowałem ładowarkę? Tak, planowałem, ale wiecie jak to jest na wsi. Niektórzy nie mamy pieniążków. Sam borykam się niekiedy z problemami finansowymi. Ale mówię, taki zawód wybrałem, taki marzyłem i taki wybrałem. Ja tego nie żałuję i powiem, że nie, że żałuję, że przejąłem porożyte gospodarstwo, bo nie żałuję tego. Dostałem premię, kupiłem rozrzutnik obornika Yolmet N250 /5, gdzie ładowność ma 10 ton. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, popchniemy od tyłu, ale najpierw zapniemy łańcuch. Nie żałuję tego, no i nie będę tego żałował. Jak jest, tak jest. Zawsze jedziemy na tym samym wózku. Kto lubi to robić, będzie to robił i nie będzie płakał, że nie ma pieniążków albo co. O. Bo nie mamy czego płakać po prostu.